Jak piątek rano, to rezerwacja i dziś będzie kryminalnie i językowo. Już od dziś w kinach można oglądać Różyczkę 2, czyli kontynuację przebojowej Różyczki, w której główną rolę grała Magdalena Boczarska i teraz też w filmie Jana Kidawy-Błońskiego Magda gra właściwie trzy role. Będziemy o tym z nią rozmawiać, a w drugiej części programu mistrz języka polskiego Jerzy Bralczyk, który opowiada o sobie w książce, ale też bardzo dużo o języku, a język był bohaterem tej kampanii wyborczej na pewno, więc też będziemy rozmawiać o polityce. Zapraszam. Przyznaj się, z kim nie zdradzasz? Ten tak, Asia. Tak bym chciała być teraz z wami. Zamachowiec zabił 9 osób. Nie podano dotychczas informacji o liczbie rannych. Is this your human? Kolejna tragiczna śmierć w pani rodzinie. Czy pani mąż popierał przyjmowanie uchodźców do Europy? I zamiście zabili mi męża, to się mnie pytasz, co ja o tym myślę? Drodzy Państwo, Różyczka. To był taki film w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego. Witamy bardzo serdecznie z Magdaleną Boczarską w roli głównej. 13 lat temu ten film miał swoją premierę. Zdobył Złote Lwy i w ogóle miłość widzów. I teraz jest szansa, że ten sukces się powtórzy. Różyczka 2 właśnie w kinach. Bardzo w przemyślany sposób kończy się Różyczka 1, bo mamy już teraz dwa filmy, czyli bohaterka grana przez Magdę jest w ciąży. Bohaterka, która donosiła na swojego męża. Mamy tutaj całą historię esbecką, ubecką, całą naszą też historię. To w założeniu był pomysł na to, że film będzie miał kontynuację? Nie. To Różyczka była z założenia filmem zamkniętym, no ale miała taki koniec, jaki miała. Tak? Myśmy sami sobie nie zdawali sprawy z potencjału tego zakończenia. Dopiero po podróżach po całym świecie z tym filmem i spotkaniach z publicznością entuzjastycznej, pod różnymi szerokościami geograficznymi, zauważyliśmy, że zaczęto powtarzać pytanie po projekcji, a z kim ona jest w ciąży? Tak? Mm-hmm. No bo było dwóch możliwych udziałowców tego przedsięwzięcia. Ludzie typowali, obstawiali i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście wtedy pojawił się pomysł, że to tu się, można by to opowiedzieć. Można otworzyć. Jak to mówią, matka zawsze wie, kto jest ojcem dziecka. I o tym jest też nasza historia. No właśnie, o tym jest wasza historia. Ty w tej nowej wersji, nie wersji, tylko w tej kolejnej części, w Różyczce 2, grasz trzy role? Właściwie można tak powiedzieć, tak. No, to jest dość niezwykłe, że rzeczywiście to jest nasz wspólny trzeci film razem i Jan za każdym razem stawia przede mną takie, no właściwie absolutnie niebywałe zadania, bo nie jest to taki przypadek, o którym też jakkolwiek wcześniej w polskiej kinematografii słyszałam, może za granicą tak, więc... Może budżet był mały. Trzeba było zredukować obsadę. Odwrotnie, trzeba go było powiększyć, ponieważ fakt, że grałam postarzoną Różyczkę, czyli starszą osobę, bardzo znaczny i to naprawdę w ogromny sposób podwyższył budżet, jeśli chodzi o charakteryzację. To są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. Tak, Pokromski. Wystarczy tutaj wspomnieć listę Schindlera, pianistę, Pachnidło, które robił, tak. Wiele innych filmów, no mistrz naprawdę światowej charakteryzacji. No to było rzeczywiście trudne dla mnie, o ile ta Różyczka z lat 70., mimo że nie miałam łatwych scen, ale to krótkie przeniesienie się w czasie i odnalezienie się w tych latach 70. z tymi puklami włosów i w tym anturażu, pomimo, tak jak powiedziałam, niełatwych scen, było dla mnie takie bardzo ekscytujące, bo miałam rzeczywiście poczucie takiego powrotu do korzeni, że wchodzę w buty w tej postaci. O tyle ta starsza... Wtedy grasz swoją własną matkę w latach 70. W krótkiej kontynuacji po końcu akcji pierwszej części, czyli no, Joanna, jej córka, ma wtedy 7-8 lat, tak mniej więcej, więc akcja dzieje się tyle później. Wyglądasz bardzo dobrze w tych sekwencjach z lat 70. Ta moda służy, ja się to rzeczywiście bardzo dobrze w tym czuję. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o tą starszą, no to może tak króciutko powiem, że chyba bodajże po raz drugi w Polsce użyto systemu motion control. To jest taki specjalny robot komputer, który służy temu, żeby nałożyć te dwa obrazy na siebie. Jest to od strony technicznie piekielnie trudne, dlatego że te obrazy muszą być wręcz co do milimetra, co do sekundy, każdy dubel
w każdej postaci, którą gram, powtarzalny, po to, żeby potem te obrazy na siebie nałożyć. Przypomina to trochę granie ciekawe z cieniem i z takim duchem, i to rzeczywiście już sam proces charakteryzacja 6 godzin. To jest, to było bardzo trudne i też dla mnie przy tak silnym znaku wizualnym, jaki na mnie nałożono, bardzo trudnym, znaczy to mi spędzało rzeczywiście sens powiek, jak to poprowadzić, żeby tego nie przerysować i żeby widz rzeczywiście uwierzył, że ma przed sobą starszą matkę i córkę. Natomiast jeżeli chodzi o Joannę, która jest główną bohaterką tego filmu i to jest córka Różyczki, no to właściwie od samego początku targają nią bardzo silne emocje. Nie jest to tajemnicą, bo to też mamy w trailerze, że właściwie na samym początku filmu jej życie rozpada się, jej mąż ginie zamachów terrorystycznym. I przez cały film targają nią bardzo silne emocje i dla mnie było bardzo trudne, jak to poprowadzić, zróżnicować i pokolorować, żeby widza tymi emocjami nie zmęczyć, ale żeby też za nią podążył i żeby to było wiarygodne. Żeby uwierzył. Tak? Pani Janie, zastanawiam się, kiedy powstawał scenariusz, dlatego że on jest bardzo aktualny. Jest gra teczkami, jest gra tajnymi informacjami, jest zamach terrorystyczny w środku Europy. No, właściwie wszystkie wątki, które możemy dzisiaj śledzić i obserwować, są w waszym filmie. No, ten pomysł narodził się, sądzę, jakieś 3-4 lata po premierze Różyczki, no bo tyle mniej więcej potrzeba było czasu, żeby scenarzysta wpadł na to. Dosyć dawno temu, tak. No potem powstał scenariusz i zaczęliśmy z tym scenariuszem się poruszać w tak zwanych realiach produkcyjnych, szukając producenta. No jakoś tak pechowo, bo w 2015 roku, tak to sobie wyliczyłem, gdzie jakby generalnie zmieniły się realia. No i od początku mówiono nam, że ten scenariusz właściwie to nie jest moment na ten film. Bo powiedzmy, że Janusz Gajos gra też fantastycznie w waszej Różyczce 2. Gra polityka, który mógł się właśnie kojarzyć z naczelnikiem Jarosławem Kaczyńskim, czyli kimś, kto pociąga za sznurki, szantażuje, wykorzystuje. No nie wiem, czy to Jarosław Kaczyński, takim synonimem takiego starej daty wytrafnego wyjadacza, który się przed niczym i nikim nie cofnie. Jeżeli mogę coś od siebie powiedzieć, to dla mnie najbardziej porażające w tym jest to, że my teraz rozmawiamy w innej rzeczywistości, ale mam nadzieję, że teza, którą stawia moja bohaterka, czy polityka oparta na prawdzie jest możliwa i prawdziwa, będzie prorocze. Bardzo tego sobie i nam wszystkim życzę. Niemniej jednak to, co się działo jeszcze przed chwilą, Pegasusy, podsłuchy, szantaże, inwigilacje, nagrania, ukryte rozmowy. Chodzi mi o to, że to pokazuje, że polityka jeszcze do niedawna chce o niej myśleć inaczej i ku przestrodze tym, którzy te wybory najprawdopodobniej, no tak już możemy oficjalnie powiedzieć, wygrali, że polityka się w ogóle nie zmieniła na przestrzeni 40-50 lat. Że metody się zmieniły, te same zostały. Narzędzia się zmieniły. Mechanizmy są uniwersalne. Ja może tylko jeszcze dodam, że żeby tak jeszcze wyjaśnić, dlaczego tak długo ten film czekał na realizację, że no problemem była właśnie postać prezesa, który przez tak zwane czynniki oficjalne był wprost odczytywany jako prezes prezesów, choć nie taki był nasz zamiar. Chodziło o stworzenie postaci uniwersalnej, takiego wytrawnego polityka bezwzględnego, który nie zawaha się, żeby użyć czegokolwiek. Tak, żeby zdobyć władzę. No i jeszcze problemem było to, że prezesa miał grać Janusz Gajos, który tam przez miniony czas miał kilka, że tak powiem, mocnych wypowiedzi. No takiego poglądy nie są właśnie. Oczywiste i dlatego, ale to też my czekając cały czas cierpliwie modyfikowaliśmy ten scenariusz, dostosowując go do nowej sytuacji. Tak? Bo jeżeli powiem, to może państwo nie uwierzycie, że w pierwszej wersji mąż Joanny nie ginął w zamachu terrorystycznym, tylko był alpinistą i spadał ze skały. To ja nawet tego nie wiem. Była taka historia niedawno. To wszystko potem modyfikowaliśmy, żeby cały czas trzymać palec na pulsie, rękę na pulsie, żeby to było cały czas jakby miał kontakt z rzeczywistością. I powiem tak, że nawet rzeczywistość na finiszu zaczęła nas przeganiać. Byliśmy nawet zaskoczeni, bo
bo jeszcze jak się już problem z emigrantami rozładował trochę, to potem nagle, jak my już byliśmy w przygotowaniach, on nagle wybuchł na wschodniej granicy i zaczął nas gonić. Twoja bohaterka po pierwsze chce dociec prawdy o swojej rodzinie, której nie znała, a po drugie no, zmienia poglądy, prawda? Przynajmniej w jednej emocjonalnej wypowiedzi pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że jej mąż ginie. Ona nagle wypowiada coś przeciwko, co zostaje wykorzystane jako wypowiedź przeciwko imigrantom, jako wypowiedź przeciwko otwarciu się. Rozumiesz ten mechanizm, który w niej emocjonalny się dokonuje? Zawsze staram się rozumieć postacie, które gram, bo inaczej nie mogłabym ich wiarygodnie sobą wypełnić. Wydaje mi się, że stan tak silnej emocji, czyli utrata najbliższej osoby, jest stanem, w którym ludzie zachowują się w bardzo różny sposób. Mm-hmm. I też staraliśmy się to pokazać, że nawet bardzo irracjonalna, czy też emocja, która jest wypowiedziana pod wpływem emocji, ona też została do tego sprowokowana. Wydaje mi się, że to jest tak pojemny stan, który absolutnie wszystko wytłumacza. Akurat na użytek naszej fabuły, ku opowiedzeniu tej historii, scenarzysta i Jan postawili na taki wątek, bo to też sprzyjało tej politycznej intrydze. Mm-hmm. No właśnie, bo to zostało natychmiast podchwycone, to też pokazuje naszą rzeczywistość, że jedna wypowiedź, może nie do końca fortunna, może nie do końca przemyślana, tak. Może absolutnie w mediach, może. Zmienia w ogóle obraz bohaterki, uruchamia w ogóle powodują to, że moja bohaterka staje przed tym iście szekspirowskim wyborem, czyli przed faktem, czy kandydować na urząd prezydenta z ramienia partii przeciwnej. Tak, no właśnie. Długo dyskutowaliśmy na ten temat, bo to była pewna trudność, tak? Nagle bohaterka mówi coś takiego, co nie wszyscy zaakceptują. No to oczywiście był bardzo zapalny tak punkt, który nam rzeczywiście... To zaczną i pewnie nie lubić w tej sytuacji. Tak, tak. Mhm. Ale teraz, czy oni zrozumieją dalej, że ona jest w wyjątkowej sytuacji, że jest jakaś pustka dookoła niej, bo straciła męża, że właściwie nie mają dzieci, bo o tym nie mówimy i trzeba coś z tym życiem zrobić, tak? I to było ciekawe, że dostaje propozycję ze strony, z której się nie spodziewała, bo ona gdzieś... Politycznie byłaś... Dlatego ja też, tak jak pamiętasz, bardzo walczyłam o to, żeby dać jej szansę publicznie ustosunkować się do tych słów, no i do tej wypowiedzi. Tak, żeby to uwiarygodnić. Oglądając wasz film, który jest też tak bardzo rzemieślniczo wyrobiony właśnie w sensie zdjęć, atmosfery, no w końcu mamy i Izrael, w którym Robert Więckiewicz też ze swoją charakteryzacją... I naprawdę kręciliśmy zdjęcia w Izraelu. Spędziliśmy tam tydzień kręcąc nad jeziorem Galilejskim z widokiem na wzgórza Golan, co nabiera też zupełnie innego znaczenia. No właśnie, to się czuje. Też mnie teraz dreszcze przechodzą, jak pomyślę sobie, że nie tak dawno byliśmy tam. No tak, co tam dokładnie. Się w tej chwili dzieje. Ale też wyłania się takie poczucie, że jednak jesteśmy jakimiś pionkami na tej szachownicy naszego życia, że gdzieś z tyłu, właśnie nie wiem, czy to jest rodzaj spiskowego myślenia o świecie. Jak pan patrzy na to, co zrobiliście? No z pewnością to jest tak ustawione, że gdyby nie śmierć męża w zamachu terrorystycznym, to życie Magdy i losy potoczyłyby się zapewne zupełnie inaczej. Mm-hmm. Tak jest w życiu w ogóle. Tak jest w życiu w ogóle. Także wydarza się coś i stajemy nagle na rozstaju dróg i po naszej stronie leży decyzja, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Mm-hmm. I potem się okazuje, że to czyli było przypadek. Tak ważne. No tu to przypadek, ale to też jest pytanie o to, czy to jest tak, że są przypadki, czy to nie jest tak, że jest jakaś matryca, która programuje to wszystko i z góry wiadomo, że tak będzie, tak? Więc tu wierzmy w przeznaczenie, bo jeżeli coś się dzieje, nawet wydaje się z tego punktu widzenia niekorzystnego dla nas, może się okazać, że ktoś nad tym czuwa i że specjalnie buduje dla nas taką furtkę, przez którą mamy przejść do czegoś, co jest, dla nas przeznaczone. Natomiast istotne jest, wydaje mi się, też zakończenie tego filmu i te ostatnie słowa Magdy dotyczące prawdy, bo jak się tak przyjrzeć, to ten film jest o tym, jakie znaczenie w życiu człowieka, że ludzi ma prawda. Ale prawda na wielu poziomach. Prawda na wielu poziomach, nie tylko prawda. Czy na pewno jesteśmy tym, kim jesteśmy? Czy ile naprawdę o sobie wiemy? Jak się też zachowamy w sytuacjach? Co wiemy o swoich rodzinach, o swoich najbliższych? No i czy rządzi nami prawda, co ma też w kontekście politycznym dość mocno dwuznaczne znaczenie? I akurat te tezę w tym filmie bardzo lubię. Jeżeli mogę tylko jeszcze coś od siebie dodać, to chciałam powiedzieć, że o ile dla mnie to jest też takie jakieś ważne, że
O ile pierwsza część była o kłamstwie, to druga jest o prawdzie. To jest trochę jak Avers i Revers. Tych filmów nie ma sensu w ogóle porównywać, bo to jest po prostu zupełnie inny film. I ja bardzo lubię to, że takich życiorysów jak Kamili, jak Rożka, no Bertolt Brecht, kochankę podesłało mu Stasi, Jesienina. Jasienica był pierwowzorem, ale Jesienin kochankę podesłało mu KGB. Takich życiorysów pewnie, czy w ogóle może nawet innych, ale życiorysów, które mają swój ciężar ogromny, było wiele. I ja lubię to, że daliśmy tym bohaterom szansę odnaleźć się we współczesnej rzeczywistości i zobaczyć, jak potoczą się ich życiorysy i jak ich decyzje, bo o tym też mówi nasz film, mają wpływ na następne pokolenie. To jest też dla mnie film o tym, że od przeszłości nie można się uwolnić, że ta przeszłość jednak gdzieś się odzywa w życiu bohaterów i podejrzewam, że albo w sumieniach, albo właśnie realnie, że tak jak twoja bohaterka zostaje zaszantażowana z powodu grzechów swojej matki. Jeszcze jeśli mogę coś powiedzieć i wykorzystać ten czas, to chcę powiedzieć, że to jest też dla mnie takie znamienne, że pierwsza część to była kobieta, która była w tym trójkącie, ale była w pewnym sensie ofiarą tego systemu. W tej nowej części mamy taką transformację kobiecości, bohaterkę, która już nie jest ofiarą systemu, tylko się z nim konfrontuje, mało tego wychodzi jemu naprzeciw. Jeżeli chodzi o politykę, gra z tymi silnymi graczami, to ma mocne karty, ma też mocne karty. Tak, to jest bardzo cenna uwaga, że że kobiece bohaterki przechodzą transformację, że teraz kobieta jest tą główną, która jest sprawcza. Niezależnie od wszystkiego, co się wydarza. Słuchajcie, film wchodzi do kin. Trzymamy kciuki. Ja trzymam kciuki za polskie kino, za Magdę. I miejmy nadzieję, że widzowie pokochają wasz film tak, jak pokochali Różyczkę numer jeden. Teraz już warto możemy powiedzieć, się... że ktoś, kto nie widział pierwszej części, też się swobodnie odnajdzie. Tak, absolutnie. Jest tak wymyślone, że można spokojnie zacząć oglądać drugą Różyczkę i potem ewentualnie... Wrócić do pierwszej. Ale najlepiej sobie przypomnieć pierwszą, która ciągle jest dostępna na platformach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Zespół Kwiat Jabłoni wypuścił właśnie nową płytę, pokaz slajdów, płyta już jest, a fani zespołu mogli się spotkać z nimi, uwaga, w zakładzie fotograficznym. I co z tego wyniknęło, pokaże nam Paweł Tworek. Zapraszam. Kwiat Jabłoni zaprezentował swój trzeci album studyjny pod tytułem Pokaz Slajdów, w którym najbardziej znane polskie muzyczne rodzeństwo wraca do czasów przeszłości. A my dzisiaj jesteśmy przed zakładem fotograficznym Siemaszkowie, w którym muzycy spotkali się z fanami. To co, idziemy do środka? Premiera waszej płyty, niezwykle ważny dzień, ale zanim o płycie, to powiedzcie, dlaczego wybraliście to miejsce na dzień premiery? Ta płyta nam się kojarzy po prostu z przeróżnymi wspomnieniami, ze wspomnieniami przede wszystkim jest zapisem emocji. Takie miejsce jak właśnie to, czyli warsztat fotograficzny Państwa Siemaszków, to jest miejsce, gdzie właśnie można pięknie utrwalić wspomnienie i mam nadzieję, że to spotkanie będzie dla ludzi utrwaleniem fajnego wspomnienia i związanego z płytą i z nami, tak to widzimy. Dwa utwory już zrobiły furorę, Od nowa i Było minęło. Było minęło nawiązuje gdzieś tam do związków, do toksycznych związków. Czy to jest właśnie gdzieś wasze wspomnienie, czy to jest doświadczenie, czy to jest autopsja? Ta piosenka akurat rzeczywiście jest moja i ona wyraża coś, co ja obserwuję w ogóle powszechnie, że ludzie potrafią tkwić w okropnych, toksycznych, zupełnie niezdrowych relacjach, które z zewnątrz nam się wydają tak absurdalne, żebyśmy chcieli im powiedzieć, no... Co ty robisz? Jak to? Ja na twoim miejscu już dawno bym się rozstał. Ale się okazuje, że te rozstania są po prostu bardzo, bardzo trudne i dedykujemy tę piosenkę wszystkim, którym się jednak udało wyrwać z jakiegoś ciągu złych relacji. Ta płyta chyba dobrze opisuje w ogóle problemy współczesnego pokolenia Y, do którego wy też należycie. Chyba tak. Wydaje mi się, że nasze problemy są dosyć... Nie jesteśmy wyjątkowi w naszych problemach. Wydaje mi się, że to, co my przeżywamy, przeżywa duża część naszego pokolenia, właśnie na przykład bezsilność wobec różnych zjawisk społecznych i klimatycznych. Takie jakieś zagubienie w tym świecie, gdzie dzieje się bardzo dużo i bardzo dużo się od nas też wymaga, ale niekoniecznie właśnie, jeżeli chodzi o postawy moralne, ale bardziej pod kątem jakimś takim estetycznym, pod kątem właśnie osiągania sukcesu i my gdzieś tutaj chyba się w to wpisujemy. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat? Żeby się nic nie stało do wczoraj. Lada moment wyruszacie w trasę i tak się zastanawiam, czy pozazdrościliście niektórym polskim muzykom tych stadionów, tych hal i też postanowiliście wybrać się w trasę halową.
Kurczę, no ja szczerze mówiąc, zanim w ogóle wpadliśmy na pomysł Hal, byłem na koncercie Sanach w Krakowie na Tauronie i to dla mnie zrobiło ogromne wrażenie. Myślę, że na pewno to był jakiś taki moment, kiedy zaczęliśmy myśleć o sobie w takim kontekście. No i co, i kiedy zapraszamy na pierwszy koncert? 4 listopada, nasza trasa. Szczecinie. A teraz sprawdźmy, co o najnowszym albumie Kasi i Jacka sądzą ich fani. Myślę, że jest trochę inna od poprzednich. Mi osobiście najbardziej do gustu przypadł kawałek Lego. Utwór Zasnąłem na trawniku bardzo kojarzy mi się z Holendrokiem i z tym, jak skakałyśmy w deszczu z koleżankami. Trochę się bałam, bo Kwiat Jabłoni mówił, że to będzie zupełnie inna płyta. A nie zawiedli mnie i tym razem. Jest fajna. Najbardziej mi się oczywiście podoba ta najbardziej rytmiczna, Byle minęło, ale pozostałe na wieczorne takie dni jesienne jak najbardziej. Jestem psychofanką, mam nawet tatuaż Kwiatu Jabłoni. Więc... O, proszę, gdzie masz ten tatuaż? Pokażesz nam ten tatuaż? Zdecydowanie. Tytuł piosenki i tekst piosenki mogło być nic. W związku z tym, że przeżyłam dużo rozłamów w swoim życiu, dużo narodzeń na nowo i... Ta piosenka mi pokazała, że naprawdę mogło być nic, a jest wszystko. Na płycie znajduje się 12 poruszających utworów. Jeśli zastanawiacie się, czy warto tę płytę nabyć, to chyba najlepszym potwierdzeniem są słowa fanów, które przed momentem usłyszeliście. Drodzy Państwo, mam tutaj w ręce ciężkiego bralczyka, bralczyk o sobie, książka Wywiad Rzeka, który przeprowadził Paweł Goźliński i Karolina Oponowicz. Mówię ciężki, bo jest to rozległa rozmowa, panie profesorze. Tak, szeroka rzeka. Cieszy mnie, że nie użyła pani tego przymiotnika w odniesieniu do sytuacji trudnej. Dzisiaj często używamy ciężki zamiast trudny. To prawda. To prawda. A to nie jest trudna lektura. To jest... Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę. To jest przyjemna lektura, ale tak się zastanawiam, bo teraz dużo osób lubi mówić o sobie, lubi mówić szczerze o sobie. Teraz? Zawsze tak było. Zawsze tak było? Ludzie tak? Lubią mówić o sobie. Czy szczerze? To trudno powiedzieć. Lubią mówić, że mówią szczerze. A pan... I ja sam zresztą mówię, że mówię szczerze. A mówi ale... pan nie szczerze? Szczerze powiedziawszy, nie powiedziałbym, że mówię nieszczerze, nawet gdybym tak myślał. To jest taka odpowiedź uniwersalna. Kiedyś pytano pewnego polityka, czy wierzy w Boga. Po pierwsze, odpowiedział, takich pytań się nie zadaje. Po drugie, oczywiście, że wierzę. A po trzecie, nawet gdybym nie wierzył, to powiedziałbym oczywiście, że wierzę. No i bądź tu mądry. Bądź szczerze, tu mądry. Szczerze. No właśnie, jak tu traktować bralczyka poważnie, kiedy cały czas jest niepoważny? To nawet też gdzieś się pojawia w tej książce, że pan tak, lubi żartować. Lubię żartować i też lubię żartować z siebie. Mhm. Może też i dlatego, że nie lubię, kiedy inni ze mnie żartują. Czyli i na wszelki wypadek, pan, tak. Dość często jest tak, że w obawie o śmieszność staramy się być zabawni. Inaczej nadmierna powaga, na przykład patos, może wpędzać w śmieszność. No patos a tego to w nie ogóle znosimy. Dzisiaj jest wykreślony, prawda? Czy ja wiem, są tacy, którzy... Pewne środowiska używały patosu. Tak, używają do dzisiaj. Patriotyczne środowiska patosem stoją, można to powiedzieć. Prawda, to prawda, ale dlatego bywają śmieszni. Bralczyk czy Jerzy Bralczyk? Bralczyk jest bardziej charakterystyczny. W moich młodych latach Jerzych było dużo. Teraz jest ich trochę mniej, bo wymierają. Rzadko spotykam młodych ludzi o tym imieniu. Ale wtedy było ich wielu i dlatego tym charakterystycznym nazwiskiem staramy się wyróżnić. Wyróżniać. To jest historia od pana dzieciństwa przez wiek męski, nie powiem do wieku klęski, bo tego wieku klęski nie ma u pana. Klęski nie ma, a przy tym u Mickiewicza wiek męski był wiekiem klęski. To jest... To prawda, ale tutaj akurat między wyższością a niższością można powiedzieć poruszał się pan, bo o tym też rozmawiacie, o kompleksie wyższości i niższości i jednak właściwie chyba pan swoje życie, na pewno zawodowe, traktuje zaliczone na plus. Tak, zawodowe pod pewnymi jednak zastrzeżeniami. To znaczy? 50 lat temu... 50 kilka lat temu chciałem być uczonym.
Nawet nie naukowcem, tylko uczonym jest pewna różnica. A jaka jest różnica? Naukowiec pracuje naukowo, a uczony w tym imię słowem dawnym, a później przymiotnikiem, a nawet rzeczownikiem, bo uczony to już rzeczownik, nazywamy kogoś, kogo w ten sposób dowartościowujemy naukowo. To jest naprawdę ktoś, kto ma w nauce wiele do powiedzenia. Uczony. O byle kim tak nie powiemy. Kilku było wybitnych uczonych. No, uczonym się nie stałem. Naukowcem o tyle, o ile pracowałem w tej sferze, czy w tym zawodzie. Nauczyciel akademicki to bardziej mi do mnie pasowało. No i może też i to, że nie zrealizowałem tej uczoności, że nie wymyśliłem jakichś teorii, których później nie sprawdzałem, ani że nie przeprowadziłem jakichś bardzo liczących się badań, to trochę mnie uwiera, tym bardziej, że już nie wierzę, żebym coś takiego jeszcze kiedykolwiek mógł zrobić. A prawdziwy profesor pewnie powinien. Natomiast jestem popularyzatorem, czyli pracuję w tej sferze nauki szeroko pojętej. Kiedyś popularyzatorów nie traktowało się zupełnie poważnie. To nie byli prawdziwi uczeni, to byli raczej ci, którzy wyniki badań przekazywali publiczności, która zresztą raczej była nastawiona na pewien łatwy przekaz. No stąd też nie moje... zmieniło się to. Tak, tak nadal jest. Chociaż z drugiej strony szeroko popularni są popularyzatorzy raczej, choć mieliśmy wybitnych językoznawców, jak na przykład Jerzy Kuryłowicz czy Budłęda Kurtenę, to w powszechnej świadomości funkcjonował dawniej profesor Doroszewski, profesor Klemensiewicz, niczego nie ujmując im z uczoności, ale byli popularni jako popularyzatorzy. A teraz Bralczyk. A teraz profesor Miodek, ja po części też jesteśmy popularni, dlatego że popularyzujemy. Przy czym profesor Miodek też jest w moim przekonaniu uczonym, bo zgłębia różnego rodzaju tajniki. A ja zająłem się głównie pokazywaniem języka. Pokazywaniem języka na dwa sposoby, bo trochę tej filuterności w sobie odkrywszy, próbuję ją też przekazać kultywować, innym. Tak. No, dużo z panem jest zamieszania, jak wynika z tej książki, bo tak, nie wiadomo do końca, kiedy pan się urodził, a w każdym razie są dwie daty urodzenia. Jedna prawdziwa, druga oficjalna. Dokumentowana. Ale też w tej książce mówi pan o sobie rzeczy, o których no, powszechnie nie wiadomo, o tym panienkowaniu, czyli słabości do płci pięknej. O tym, do tej pory mi to towarzyszy, chociaż już kompletnie bez żadnych wzajemności, na co nie liczę. Ale to prawda, że lubiłem i lubię kobiety. No, żonę poznał pan na dworcu, drugą żonę. I po przegadanej nocy jesteście do dzisiaj do razem. Dzisiaj razem jesteśmy i nad się zanosi, że jeszcze trochę pobędziemy. Czego bardzo serdecznie życzę. Czyli po jednej nocy ten afekt, rozumiem. Często po jednej nocy tak bywa, ale niekoniecznie na dworcu. Nie w rozmowie. Tak. Niekoniecznie. Panie profesorze, dowiedziałam się też, że pan pochodzi z takiej właściwie bardzo... długiej, ma pan za sobą historię nauczycielską. Cała tak. rodzina. Już pradziadek był nauczycielem. No właśnie, pradziadek. I to chyba z obu stron, po kądzieli i tak, po mieczu. Tak, tak, tak. To byli nauczyciele wiejscy, kierownicy szkół. I to... Także i rodzice, i ciotki, i wujowie. No ja właśnie. Wychowałem się w środowisku wiejskich nauczycieli. To bardzo specyficzne było środowisko, tak. które z perspektywy oceniam bardzo wysoko. A z drugiej strony, kiedy w nim byłem, też mi się podobało, że w nim jestem, choć nie miałem porównania z innymi środowiskami. Tak. To trochę też i dlatego, że byłem dzieckiem wsi, jestem ze wsi. Ale tej wsi we mnie tak wiele nie ma, bo to był dom inteligencki, to była ta wiejska inteligencja. Dzisiaj to kategoria chyba rzadko przywoływana, zresztą chyba w ogóle dzisiaj inteligencja nie jest taką nazwą grupy społecznej zbyt często używaną, prawda? Gdzieś się rozproszyła. No nawet... tak, to zresztą jest normalne prawie, bo w niewielu krajach tylko inteligencja stanowiła jakiś rodzaj
no trudno powiedzieć klasy, no ale jakiejś grupy społecznej. No u nas tak akurat było. Aspiracje, ambicje inteligencji wiejskiej były też trochę inne, bo trudno było osiągać kariery. I inteligencja miejska, no, czy to przez środowisko, w którym mogła istnieć wyżej mniej, przez salon, a także przez urzędy i władze, osiągała różne szczeble. Natomiast inteligencja wiejska, no cóż, zostawało jej to umiejętność czytania ze zrozumieniem, nawet mniej oglądania, bo telewizji przecież nie było. Ja telewizję poznałem już jako pacholę. Zresztą pierwszą osobą, którą widziałem w telewizji, to byłem ja akurat, co było śmieszne trochę. Co, jak to pierwszą osobą, którą pan zobaczył? Tak, to na żywo był transmitowany teleturniej, w którym uczestniczyłem. Ja byłem chłopcem małym, zresztą małym zostałem do dzisiaj, tylko już nie chłopcem, chłopcem może też poniekąd. No i widziałem w monitorze siebie jako osobę pierwszą na ekranie. I tak panu zostało i się pan polubił w tej roli. Wie pani, że owszem, ja lubię kamerę. No pana kamera też lubi. Ostatnio mało mam możliwości sprawdzenia tego. No, w internecie może trochę częściej bywam, co sobie też chwalę. Jednak myślę, do że innego przekaz... pan trafia odbiorcy dzięki temu. A do o innego, języku... a może i do tego samego po części, do którego wtedy trafiałem. Młodzież zresztą dzisiaj telewizji ogląda chyba mniej niż, zdecydowanie mniej. niż kiedyś. Panie profesorze, ale właśnie, bo tak myślałam o tym, że ta rodzina nauczycielska, wiejska, że to pewnie gdzieś w języku się odcisnęło. I jak pan obserwuje to, co się z językiem polskim dzieje, lubi pan dalej język polski i to, w jakim kierunku się zmienia? Obserwowanie języka, patrzenie, w jakim kierunku się zmienia, zakładałoby pewną systematyczność albo też jakąś metodę, której nie znam i nie wiem, czy ktokolwiek zna, która by pozwalała na uchwycenie czy chwytanie tych tendencji od razu. Podczas kiedy do nas docierają tak różne przekazy, z tak bardzo różnych stron i tak silnie zróżnicowane, że wychwycenie takiej jednolitości, która dałaby się opisać, jest niezwykle trudne. Udało mi się, jak sądzę, coś takiego zrobić z językiem propagandy PRL-owskiej, bo on był dość jednolity. Starałem się go opisać właśnie w taki sposób. Te jego cechy charakterystyczne były wyraźne. Dzisiaj jesteśmy narażeni na taki potok najrozmaitszych zjawisk językowych. No, ale była na przykład, jest język propagandy pisowskiej, no jest, prawda? Bo oczywiście, można to że jest. Zakorzenić w mediach, które były rządowe, tak, prawda? Tak, tak, możemy to i to robimy, jest bardzo wiele jaki prac. Jaki jest ten język? No, jakich tu użyć przymiotników, czy naukowych, czy emocjonalnych. Czy tak? Nie bardzo wiemy. Wiem, że wśród ogromnej części ludzi, z którymi się stykamy, mógłbym powiedzieć, że niemal wyłącznie, nie jest on oceniany wysoko. Przede wszystkim przez to, że spotykane są tam wyrażenia, które zresztą może nie ma ich, nie są w przewadze, ale rzucają się w uszy i w oczy. To są wyrażenia agresywne, wyrażenia mające na celu poniżenie czy wydrwienie przeciwnika. Wskazanie wroga. Bardzo wskazanie jest wroga. Taki... To, co może nie jest bardzo językowym cechą, ale na przykład personalizacja, która kiedyś może nie była aż tak silna, to tak jak kiedyś w 1984 u Orwella. Był ten Goldstein, tak, którego seanse nienawiści pokazywały jako wroga. No to teraz mieliśmy takiego Goldsteina w postaci Donalda Tuska, który to proceder, to odmienianie często jego nazwiska miało wywołać negatywne skojarzenia. No, nawet takie określenia jak Rudy czy Banda Rudego. Też, ale nawet mnie tu interesuje samo nazwisko, krótkie i poręczne. Pochodzenia kaszubskie zresztą, to oznacza bodajże szczeniaka, małego, małego pieska. No i to nazwisko było tak często przywoływane, żeby coś z tym zrobić. Efekt był odwrotny, w znacznej mierze, nie w całości rzecz jasna, bo dla niektórych zbitka prostych zupełnie przymiotników, jak zły, wróg, prawda? Bo sięgano też po te najprostsze
najprostsze. Mhm. Antypolski, wróg polski. No, to już nie było bawienia prosty się. Przekaz, tak, prosty tak, żadne przekaz. Subtelności. Tak, zresztą no właśnie, to wydaje się, że prosty przekaz częściej może docierać do ludzi, często zresztą zdezorientowanych, tak jak przekaz Polska, słowo Polska. Myślę, że słowo Europa jest stosunkowo późno użyte w tej kampanii, a mające bardzo duży potencjał oddziaływania, także mogło tutaj dobrze zafunkcjonować. Zastanawiam się, panie profesorze, czy takie ogary językowe spuszczone z łańcucha, czy da się je zawrócić? Na ile, no bo wiemy, że język mówi o nas, jesteśmy, tak, prawda? To oczywiście, że da się. To jest tak, że no ja jeszcze trochę pamiętam, ale bardzo słabo, propagandę stalinowską. Urodziły się w latach 40. Pamiętam śmierć Stalina i prasę z tamtego czasu, raczej prasę tam wtedy nie śledziłem, ani radia nie słuchałem zbyt długo, ale pamiętam październik i też czułem, być może sobie to teraz przypisuję, że czułem, chociaż śledziłem to, co się w świecie dzieje, jako dziecko także, że to była jakaś zmiana. Że to była jakaś zmiana. Później no, byłem świadkiem i też słuchałem, oglądałem, czytałem teksty w takich latach przełomu, nie wiem, w 68, 70 roku. Nie było mnie za pierwszej Solidarności, ale z daleka to śledziłem, byłem za granicą. W Szwecji był pan wtedy, tak, z synem. Tak, w Szwecji. No i to też śledziłem, chociaż już nie w ten właśnie sposób, lata 80. Za każdym razem coś się działo, a potem jednak trochę się znikało. Znikało. Albo się, albo słabło. Także nie przesadzajmy. Oczywiście, że tak. Jest nie będzie podmiotów, które będą miały taki szeroki dostęp do... No to przestaną używać tego języka, nawet sami postrzegając, że nie jest on najbardziej skuteczny. Dobrze przyjmowany, to się wycofają z tego. Pisze pan też w książce o tym, o ojcostwie. Ma pan syna i taki ładny kalambur, czy takie zderzenie u pana się pojawia, że łatwo zostać ojcem, trudniej ojcem być. Trudno zostać profesorem, ale łatwo być. Być profesorem, tak. Czyli... To prawda, to zresztą odnosi się do wielu innych takich sytuacji, dziedzin, że są takie, które są determinowane przez zdarzenie jedno, jak na przykład ojcostwo, które od tej strony biologicznej. A panu było trudno być ojcem? Znajdowałem w tym sporo satysfakcji i bardzo dużo takich no, spraw, które, no, to jak to pani wie, w rodzinach, w małżeństwach, które się rozwodzą, jest tych przykrości sporo. No tak, tak. I tutaj też to, że nie mogłem z synem być tak, jakbym chciał, że te spotkania, które były dla mnie i dla niego, jak sądzę, bardzo, bardzo takie no, miłe, że się musiały kończyć, urywać, że się rozstawaliśmy. To nie było jedno rozstanie, tylko bardzo wiele. To były dziesiątki tych rozstań za każdym razem. Spotkań i to rozstań. Do tej pory jest gdzieś tam we mnie taki rodzaj przykrości. No ale to, że on jest, to bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Książka ma dużo rozdziałów, też ciekawe tytuły tych rozdziałów, na przykład Cycek, Kartofelek, Różyczka. No to tutaj nie, bez mojej wiedzy ten tytuł został. No ale Cycek się pojawia tam w książce, pojawia się, Kartofelek trochę też. Się tego wstydzę, bo nie jest to słowo specjalnie przyzwoite i właśnie jako takie nieprzyzwoite zaistniało w mojej dziecięcej mowie. No ale cycek jest czymś przyzwoitym. No już nie wymieniajmy tego słowa. No, tak. Dobrze, dobrze. Zakochałem się w Gustawie, no to wiemy, prawda? Otwieracz uniwersalny, skarpetki i 6 butelek. Także jest trochę śmiechu w tej książce. No może trochę tak, dystansu. Tylko to, co jest ważne i co zawdzięczam oczywiście autorom tych Paweł prawdopodobnie Karolina. Pawłowi Goźlińskiemu, że one nie są Ponowicz. Jednoznaczne, że one skłaniają do przeczytania. Tak, Pana tak, skarpetek tak, tak. i 6 butelek, cóż to może Być. Znaczyć? No i tak jak to teraz bywa czasami w tekstach internetowych, kiedy tytuł nic nie mówi, ale budzi zainteresowanie. Tak jest i tutaj. I dlatego cieszą mnie te śródtytuły. Tak, Babik. Tak.
Panie profesorze, czego pan nie powiedział o sobie na koniec? To myśli pani, że ja to powiem, czego nie powiedziałem tak, w książce tak, teraz tak, właśnie. Tak, 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 tak. No, to był też żart. Mówiłem o tym, o co mnie zapytano. Tak. Jak nie zapytali, to mam nie teraz poczucie niedosytu, że nie powiedziałem o wielu przyjaciołach, którymi mnie wiele łączy, a o których nie wspomniałem tutaj nawet. I bardzo ich za to przepraszam, a może wręcz przeciwnie, może powinni się cieszyć że nie ma ich tutaj. Ale jest kilkoro takich, o których chciałbym więcej móc powiedzieć, dlatego że ona mnie namawia, żebym taki alfabet znajomych jeszcze zrobił i żebym o nich tam właśnie dużo dobrego, bo tych, o których mógłbym wiele złego powiedzieć, to bym nie chciał. To pan powiedział, czy nie? No trochę może, troszkę, ale nie tak dużo. Ja raczej lubię ludzi. Lubię ludzi trochę, to bierze się stąd, że bardzo lubię być lubiany. I jeżeli człowiek nie lubi ludzi, to przez niektórych bywa chętnie postrzegany, ale rzadko lubiany. Tak. No to w takim razie zachęcamy do lektury. Nie będziemy zdradzać jednakowoż wszystkiego, bo nawet wszystkiego to nie dotknęliśmy. Słowie zdradzać jest ciekawa ambiwalencja, bo z jednej strony zdradzić to są bardzo negatywne słowa, prawda? No tak. Tak, a z drugiej strony, kiedy zdradzamy jakąś tajemnicę czy sekret, to czujemy miłe podniecenie i tutaj ta zdrada nie, bo to słowo zdrada tu nie występuje, ale zdradzenie. Już tak, no nie mówię już o zdradach innego rodzaju. No tak, czyli profesor Bralczyk zdradza o sobie to, co uznał za stosowne i tego się trzymajmy. Lektura zabawna. Zapraszam. Nie chciałbym, żeby ona była przede wszystkim zabawna, no, ale taka jest, też jest. Toczy się. Nie unikam tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy też dzisiaj do Pol Swiss Art, domu aukcyjnego, gdzie można już oglądać obrazy, rzeźby, które będą sprzedawane na aukcji, tym razem komercyjnej, ale my idziemy tropem obrazów, które są nie tylko piękne, ale kryje się za nimi intrygująca historia. Zapraszam. Już po raz drugi mamy okazję oferować pracę Ewy Juszkiewicz, czyli jednego z najbardziej gorących nazwisk polskich młodych artystek, uznanych już w świecie. Po ostatnim sukcesie i medialnym, i finansowym tego przedsięwzięcia prezentujemy pracę troszkę późniejszą, portret kobiety z 2019 roku, czyli z okresu dojrzałego artystki, z okresu, kiedy właściwie ugruntowała się cała jej konwencja malarska. Obraz, podobnie jak pozostałe, stworzony jest na podstawie obrazu szwedzkiego artysty XVIII-wiecznego Adolfa Weltminera, portretującego swoją żonę. Natomiast na obrazie u Ewy Juszkiewicz mamy oczywiście pewną konwencję tego przedstawienia z zasłoniętą twarzą, o której właściwie cały świat tłumaczenie tego zjawiska zna. Mamy na tej aukcji aż 3 prace z kręgu École de Paris, każda w swojej dziedzinie wyznacznikowa, powiedziałabym. Pracę Mojżesza Kislinga, pracę Portret kobiety, pracę Romana Kramsztyka, pejzaż. I najwcześniejszą z tych prac i wydaje mi się, że jednak najbardziej można powiedzieć kolekcjonerską jest to praca Macierzyństwo z 1912 roku. Praca pochodzi z niezwykle poczytnej kolekcji szwajcarskiej, z kolekcji właścicielki Galerii Gmurzyńska. Galerii, która, jeżeli chodzi o twórcze życie i artystyczne Meli Muter, odegrała niezwykłą rolę również w propagowaniu i tej artystki w Polsce i na całym świecie. Praca pozostawała bardzo długo własnością Meli Muter. Była, jak niesie wieść, ulubionym jej przedstawieniem tego tematu, a następnie została sprzedana do prywatnej kolekcji właśnie właścicielki Galerii Gmurzyńska. Myślę, że jest to jedno z najciekawszych wydarzeń, jeżeli chodzi o École de Paris ostatniego okresu.
tym bardziej, że udało nam się, poddając bardzo delikatnej konserwacji ten obraz, właściwie tylko oczyszczając go, odkryć sygnaturę w lewym górnym rogu. Bardzo ciekawe kolekcjonerskie wydarzenie. Oprócz niewątpliwych kolekcjonerskich rarytasów, jak Melamuter, macierzyństwo z 1912 roku, czy najbardziej gorących nazwisk polskiego współczesnego rynku aukcyjnego i światowego również, jak Ewa Juszkiewicz, na październikowej aukcji dzieł sztuki prezentujemy 87 pozycji od XIX wieku do XXI. Aż dwie prace Józefa Bramta, aż dwie prace Leona Wyczółkowskiego o najwyższym poziomie malarskim. Ze sztuki powojennej dwie prace Kantora, wczesna i późniejsza, niezwykle wyznacznikowe i kolekcjonerskie, a przede wszystkim praca Stefana Gierowskiego, dawno nieobecnego na rynku aukcyjnym, również Fijałkowskiego, jak również wielu innych artystów. Licytacja wtorek, godzina 19, 24 października. No i to już tyle w rezerwacji. Zapraszamy do kin na Różyczkę 2. Zapraszamy do lektury fascynującej biografii Jerzego Bralczyka i do zobaczenia za tydzień. Katarzyna Janowska.